Hamburg, przy katedrze, gdzie umarł na wygnanie święty papież Benedykt V. Umieścili dom Helmut Schmidt i Zeit. Proszę bardzo, nawet wystawa jest o człowieku, któremu Breżniew podarował ikony. A te ikony, które podarował mu Breżniew, fotografowałam w Muzeum Kunstgewerbe dokładnie 13 maja 2000 roku. Dzisiaj mamy niedzielę Trójcy Świętej. Jesteśmy w Getrwałdzie, prosząc Matkę Boską o świętych kapłanów i prosząc o prawdę. Dzisiaj w Hamburgu. Dzisiaj w Hamburgu. Proszę, jak to sobie Bogu wybierają. Od 16 maja 1974 roku kanclerz Niemiec, gdzie Niemcy nie mają jako naród prawa do głosu, bo to jest pod okupacją amerykańską, amerykańskich Żydów. Także pięknie, kanclerz Niemiec. Matko Boża, Getrwałdzie, pomóż nam. Jezu, ufam Tobie. Także tutaj mamy kościół świętego Jakuba, droga świętego Jakuba. Matko Boża, Królowo Świata, Królowo Polski, stawia się za nami. Stawia się również w intencjach naszego księdza Michała Woźnickiego. Razem z wszystkimi męczennikami, z wszystkimi kapłanami, w której on występuje, obronę mszy świętej trydenckiej na ulicy Wronieckiej 9 w Poznaniu, przy Sanktuarium Krwi Chrystusa, gdzie był cud eucharystyczny w dniu pogrzebu świętej Jadwigi Królowej. Matko Boża, Królowo Polski, Królowo Świata, Królowo Hamburga, gdzie rodzina Królowej Polski, Małgorzaty Brandenburskiej, wszystko budowała, fundowała. Jak również okolice wszystkie, gdzie Matka Boska objawiła się, mówiąc po polsku. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża, jesteś tutaj z nami. Thank you.